Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed World, moi drodzy. O, fajnie. Jakiś koleś znalazł mnie na drodze, jechałem sobie od takiego, zaczął się koło mnie kręcić i okazało się, że to nie jest Polak. Myślałem, że ktoś mnie po prostu znał, ale nie. Po prostu chciał, żebyśmy pojeździli sobie w Lamborghini Super Veloce i tym samym rozpoczniemy sobie tak zwany tydzień z Wordem od tego właśnie wideo. Chciałbym dzisiaj sobie tak pojeździć, zobaczymy jakie w ogóle są trasy dostępne i co będziemy robić. Przede wszystkim powiem wam, że była ta ostatnia okazja, czyli ten jakiś tam chiński rok. Trzeba było przejechać 8 razy pewną trasę chyba, nawet nie pamiętam która. O Jezus. W każdym razie, nie przejechałem 8 razy tej trasy, tylko 2 razy, bo ja myślałem, że trzeba przejechać 2 razy, nie doczytałem po prostu, a nie było mi akurat w domu i tak myślę, a dobra, przejadę to 2 razy i będę miał spokój. I co, wracam do domu, po kilku dniach patrzę, cholera, 8 razy, i nie wylosuję tych fajnych pakietów kart. Damn it, trudno, tak też się zdarza. Co do tych pakietów kart, oczywiście fajna sprawa, bo mamy 2 samochody, wow, 2 zupełnie darmowe miejsca w garażu i dla chyba każdego gracza NFS World jest to dobra opcja. Ja niestety nie skorzystam, ojej, niestety nie skorzystam z tej opcji, nad czym ubolewam, bo zawsze mnie interesuje, to jest fajne, nie, tak losować sobie te samochody i patrzeć co tam się wylosuje. Oczywiście przeważnie są to jakieś gówniane auta typu Mazda Speed 3 zamiast na przykład Carbon Motors, tak? Tak jest, po prostu tego się nie przebije. Ja już tyle tych pakietów losowałem, że i chyba każda osoba, która losowała pakiety, wie, że to jest totalna strata kasy. Ale jeśli rozdają za darmo, to inna bajka. I właśnie ubolewam na tym, bo jednak losowanie to jest coś, co każdy lubi. Taka mała dawka hazardu, można powiedzieć. Dajesz kasę za coś, co nie wiesz, co to będzie. I to takie trochę podniecające jest, co nie? Ale w Wordzie to oczywiście strata kasy. Jeśli ktoś z was się zastanawia nad tym, czy warto kupować te pakiety kart, to oczywiście odradzam. Lepiej poczekać sobie na jakąś wyprzedaż i wtedy kupić samochód, który się chce. Który wiemy, że będzie dobrze jeździł, a wiemy chociażby z przeglądów ludzka, czy nie wiem, testów samochodów w praktyce, które też będą się pojawiać w tym tygodniu. Nie mam szczególnych tam planów odnośnie tego, co będzie się pojawiać, po prostu wbiję do Worda i będę grał. Jeśli macie jakieś szczególne życzenia odnośnie tego, co będzie się pojawiać, to co ma się pojawić, co chcielibyście, aby się pojawiło, dajcie mi znać w komentarzach pod tym filmem, ja sobie to wszystko poczytam. I może uda mi się wam dogodzić, jeśli można to tak nazwać. Ja oczywiście bardzo się cieszę, że spędzacie te chwile patrząc na moją facjatę i słuchając mojego gadania, oglądając ewentualnie jakąś grę. To jest miłe, naprawdę. Czasami mi nawet głupio, że tyle czasu wam zabieram, wiecie, że osoby, które, nie wiem, tam mnie oglądają dłużej, że spędzają ze mną tyle czasu. Ale z drugiej strony, jest to dla mnie miłe, tak? Dla mnie jest to miła sprawa. Jeśli wam sprawia to radość, to jest dla mnie coś wspaniałego po prostu. Wow. Nie wiem, jak można się w ogóle relaksować przy moich filmach. Niektórzy czytam wasze komentarze i piszą, że rozłożę się, wyrobię sobie herbatkę i czas na ludzka. I takie oglądanie. A tak na marginesie, to ja też jestem widzem i też oglądam filmy, może nie takie jak let's play'e, chociaż oczywiście lubię je nagrywać i opowiadać o różnych rzeczach. Ale na przykład teraz, zaraz przed nagraniem jakoś tak mnie natknęło, aby oglądać Iwonę Blacharczyk. Czy ona Iwona się nazywa? Nie wiem. W każdym razie jest Iwona Blacharczyk i jest kilku takich trackerów, którzy mówią po polsku, a jeżdżą po różnych krajach całego świata
I był też tam jakiś Rafał z USA, który ma bardzo zbliżoną ilość widzów, co ja. Nie pytajcie się, czy nagram z nim Let's Playa z Euro Truck Simulator, bo w ogóle raczej raz, że nie ma czasu na granie w tego typu gry, a dwa, no on nagrywa na swój kanał wideo z realnego życia, które są zresztą bardzo ciekawe. Po prostu jeździ z jednego miejsca na drugie swoją ciężarówką, ogromną zresztą, i montuje te filmy w taki sposób, że to jest niesamowicie ciekawe. Ja bardzo szanuję swój czas i no nie mogłem oderwać wzroku od tego, co on tam nagrywał. No absolutnie bardzo, bardzo fajne materiały. Momencik. Wyzwiemy go może gdzieś indziej. Ojej. Co tu w ogóle mamy? Zobaczmy. O, Campus Interchange jest dzisiaj z wyścigiem multiplayer. Ojej, nie multiplayer, tylko wyścigiem klasowym na Eskę. Bardzo fajna opcja. Uwielbiam jeździć ten wyścig Koenigseggiem Agerą. A tak się zastanawiam, co by tutaj pojechać. On ma te Lambo i pewnie niedawno je kupił, dlatego chyba by chciał właśnie nim jeździć, a chciałbym mu zrobić resztą. O, jest Seaside Interchange! Wspaniale, byśmy to... Nie. Nie, pyta się, czy jestem dziewczyną. Może tak wyglądam, nie wiem. Nie wiem, z jakiego on jest kraju. No. Nie wiem, czy tak się pisze disappointed. Ojej. To jest też ciekawa sprawa odnośnie tego angielskiego, bo ja ogólnie prywatnie uczę się angielskiego i uczę się to w taki sposób, że czytam słucham właściwie i audiobooków w języku angielskim, ale też w polskim. I z samego słuchania naprawdę można się dużo nauczyć. A już nie wspomnę o tym, że z obsługi amerykańskich, znaczy programów, czy tam w ogóle jakkolwiek czytania wszystkiego po angielsku, starania się pisać czy rozmawiać po angielsku, uczy nas angielskiego w taki naturalny sposób, jak nasz mózg chce, aby się uczono. Po prostu ty jako dziecko uczysz się języka angielskiego, polskiego języka, w ogóle jakiegokolwiek języka, uczysz się w taki sposób, że słyszysz go od innych osób. Te osoby pokazują ci, że o, ta czynność oznacza te słowo, to konkretne słowo, i ty wtedy sobie myślisz, a więc jak powiem to słowo, to wywołam tę czynność, tak? I tak jako dziecko, tak sobie twój mózg kalkuluje to wszystko i... Oj, turbulencje. I on potrafi się tego języka konkretnego nauczyć bardzo szybko, tym bardziej, że jesteś dzieckiem. A jeśli jesteś dzieckiem, w ogóle do 25 roku życia można się bardzo szybko uczyć, albo i dłużej nawet. Nie jestem pewny, bo jeszcze nie miałem więcej lat i nie wiem, jak później będę się uczył, ale na przykład uczenie się w moim obecnym rozdziale życiowym przychodzi mi dość łatwo, naprawdę. Potrafię się dużo rzeczy bardzo szybko nauczyć i na przykład nauka języka angielskiego to akurat nie jest szczyt moich jakby preferencji, bo no teraz trudno właściwie nie umieć języka angielskiego. Otacza nas tyle informacji z internetu, które warto znać, które są w języku angielskim. Dużo gier przecież jest w języku angielskim i które nie mają spolszczenia. No teraz już większość ma, znaczy z tych nowych oczywiście, ale kiedyś nie było. I żeby na przykład dowiedzieć się, co ja mam zrobić w danej misji, czy w danej grze, w danym momencie, trzeba było po prostu czegoś się nauczyć, tam konkretnych słów, tak? I ja na przykład ucząc się przez większość mojego życia języka niemieckiego, absolutnie nic nie rozumiem po niemiecku,
A w języka angielskiego uczyłem się dopiero w szkole średniej i uczyłem się go 4 lata, bo byłem w technikum i powiem wam, że z angielskiego zdałem maturę, a z niemieckiego bym nie dał rady. I no, coś w tym jest, że uczymy się po prostu w ten sposób taki poznawczy, taki naturalny, a nie takiej książkowej nauki. Zresztą jest coś takiego, że jak jest kiepski nauczyciel, znaczy taki bardzo jakiś zły, niedobry, pod tym względem, że robi bez przerwy kartkówki, nie jest jakiś tam, nie wiem, ciekawy w odsłuchu, to po prostu potrafi nas do tego języka zrazić. No i to jest później problem, żeby mnie na przykład ktoś kiedyś zraził do języka niemieckiego i ja jakoś nie potrafię się tego nauczyć. Zresztą wmawianie sobie, że się czegoś nie potrafi, jeszcze bardziej blokuje nasz mózg przed tym, aby się czegoś, wiecie, nauczyć. I no i cóż, i uczę się tego języka angielskiego, cały czas robię jakieś tam postępy, staram się komunikować z ludźmi w języku angielskim. I to jest dobra opcja, żeby się właśnie rozwijać w takim kierunku. Chociaż, no jak mówię, znanie języka angielskiego to nie jest żaden wyczyn w tych czasach. To jest po prostu opcja, którą chyba każdy obywatel świata powinien nabyć, no bo nie ma opcji, żeby się poruszać w świecie bez języka angielskiego i tyle w tym temacie. Więc jeśli macie możliwość, kupujcie sobie audiobooki w języku angielskim, odsłuchujcie sobie podczas dojazdu do szkoły i naprawdę z książki na książkę będziecie umieli lepiej, będziecie po prostu rozpoznawać te słowa, będziecie je słyszeć tak, jak się je wymawia. To jest naprawdę pożyteczna sprawa. Dobra, pojadę jeszcze jeden wyścig z tym kolesiem. Ja mam także... chwileczkę. On chyba woli bez nitra startować, jak mi się coś wydaje. Ja mam także, ja w ogóle co wyścig zmieniam samochód. A to dlatego, że lubię jeździć wszystkimi praktycznie samochodami, które mam w garażu. Poza niektórymi wyjątkami. Oczywiście te słabsze są mniej uczęszczane przeze mnie, chociaż nie zawsze. Na przykład lubię jeździć Nissanem 200 SX, który naprawdę bardzo się prowadzi. Powiem wam, że dawno już nie grałem w Worda, naprawdę dawno, bo teraz gram w takie gry jak The Crew i zresztą to, co widzicie na moim kanale, w te gry po prostu gram, ależ mnie stuknął. No jedź. Przyhamował specjalnie. Nic się nie dzieje, man. On mi daje wygrywać, ja to czuję. On myśli, że ja jestem dziewczyną. Naprawdę. To mi się nie podoba. Ja muszę chyba stąd wyjść. Rowery, kurde, rozwaliłem rowery. Zawsze w tym miejscu stoją. Heja. Fajnie, nie ma lagów. Ciekawe, skąd jest ten koleś. Teraz się zapytamy. Także nawet w Wordzie macie możliwość szkolenia swojego języka. Ja czasami mam na przykład, jak nie znam jakiegoś słówka, jak chcę coś powiedzieć czy napisać, to po prostu patrzę sobie w przeglądarce, w tłumaczu, zaraz w drugim okienku, jak powiedzieć dane słowo, jak napisać, to o, żeż mordę. I po prostu piszę. Staram się zawsze jakoś tam poznać jakieś ciekawe, znaczy odpowiednie słowo. I to też nas uczy później. Naprawdę to się wszystko przydaje. Warto wchodzić w interakcje z graczami z innych nacji i porozumiewać się w innym języku. No dobra. I idziemy pojeździć Agerą na Campus Interchange. Strasznie mnie to jara. Takie jeżdżenie. To jest naprawdę bardzo szybki samochód, ale nie wiem, jak poradzę sobie po takiej długiej przerwie od Worda z trakcją. No niestety troszeczkę jest ten samochód podsterowny. Mimo to może jakoś to pójdzie, ale się długo naprawia. Lamborghini. Ja zawsze mam tak, że nie naprawiam nawet tych samochodów, bo to trzeba troszeczkę czekać, tych kilka sekund,
A mi się nie chce. Mam tutaj CCXR-a, którego bardziej lubię pod względem prowadzenia od Agery. Agera. Jeden z pierwszych moich samochodów w klasie S. Co ja tu mam? Kurde, ja mam takie słabe hamulce. Zobaczymy, czy mam jakieś mocne. Nie wiem, czemu takie mam. Jeszcze czerwone. Cholera, jasne. Trzeba tu coś zmienić w tym życiu. Zobaczmy, czy ja mam w magazynie jakieś hamulce, ale wątpię. Nie zbieram diamentów. Nie mam tych wszystkich fajnych rzeczy, które wy macie. A, hamulce. Ojej, jest lipa. Trzeba będzie wylosować w wyścigu. Kurde, ja nie spodziewałem się, że mam w Agerze hamulce wyścigowe. Będzie trzeba oczywiście zdobyć jakieś lepsze, ale zobaczmy, jak mi pójdzie teraz. Ja Agerę wcześniej miałem na dragi, ale odkąd no, nie używa się double shifting ze względu na bany, zainstalowałem sobie tutaj po prostu standardowe skille, jakie mam na wyścigi, czyli wydłużenie perfect startu. No. I tak nie używam praktycznie innych... Ojej, MP4, no tak. Jest Agera. Czerwona. Dosyć ładnie wygląda ten kolor. Teraz była w tej wakacyjnej, weekendowej wyprzedaży, czy weekendowym IGC Special. Był McLaren MP4 12C. I moim zdaniem samochód nie jest jakoś specjalnie dobry. Ojej, ale mi ustawiło. Chwileczkę, dajcie mi wystartować. Jest, piękny start. MP4 nie jest jakoś specjalnie dobra, ja naprawdę nie lubię nią jeździć, z tego powodu, że strasznie rzuca tam dupę, mimo że dupę ma krótką, to jest lipa pod tym względem. No, ja nigdy nie potrafiłem sobie poradzić z nią pod względem jakiegoś tam konkretnego tuningu, aby poprawić może to prowadzenie. Ten gościu w Pagani mnie trochę tu przyhamował. Z przodu jedzie, nie jestem na 100% pewny, że F1, chyba że jakiś cheater, ale oj, jakiś czas temu grałem i zauważyłem, że było sporo cheaterów, ale teraz chyba jest wszystko w porządku, zaraz zobaczymy, no jest to pierwszy wyścig multiplayer w tym odcinku. I na razie Pagani, nie, jeszcze się nie żegnamy. Już myślałem, że wyleci na bandę. Ja troszeczkę lepiej wziąłem tamtą hopkę z zakrętem. Ale niestety nie udało się pożegnać Pagani. Zobaczymy, jak będzie dalej. Użyję nitra, czy też nie? Chyba nie. Chyba jedziemy bez nitra. Chyba koleś po prostu uznał, że nie ma sensu używać nitra, skoro jest w wyścigu F1. Przynajmniej bardzo miło się teraz jeździ. O, bardzo ładnie bierze zakręt. No to nie jest taki słaby gracz, jak podejrzewałem. Dobra, bierzemy szeroko. I jest. O, znowu ram. No ale to nie był zamierzony, to było widać, że to nie było zamierzone z jego strony. Ktoś mnie tu próbuje. O, żeż ty! Widziałem, że próbował się tu na mnie wepchać, ale Lucek zapobiega takim zdarzeniom. Ostatniej chwili zobaczyłem przystanek. Kiedy ja fajny pojedynek. Kiedy ja wyprzedzę tę Pagani Zondę? Dziękuję. Kurde, muszę chyba użyć katapulty, ale nie chcę, bo widzę, że ten facet, czy ktoś w ogóle, kto jedzie przede mną, w ogóle nie używa power-upów i taki wyścig jest dużo ciekawszy, jeśli właśnie jedzie się bez niczego. Zaraz zobaczymy, chyba, ależ trudno dogonić. Zobaczcie, cały czas ta sama odległość. No gdybym nie zderzył się o ten samochód z przodu kilka razy, to pewnie już bym był na przecie. Uwaga. I no kurde, idealnie jedzie. Prawie tak jak ja. Teraz użyjemy tej taktyki, żeby go trochę zestresować. Będę zaraz za nim. Jeśli jedzie na tej samej kamerze co ja, będzie mnie widział przód mojego samochodu. Jestem ciekawy, na jakich jest statystykach ta Pagani, bo jak widzicie, ona przyspiesza w miarę tak samo jak ja. Takie same ma mniej więcej osiągi. Wow. Przydałoby się jeszcze okrążenie. A, jedziemy, zobaczymy. Mam wielką ochotę wyprzedzić ten samochód z przodu. To jest mega fas. To jest, takie wyścigi właśnie bardzo rzadko się w Worldzie zdarzają. Wiecie, takie pojedynki, jeden na jednego.
gdzie jedziemy praktycznie zderzak przy zderzaku, próg przy progu. Zobaczmy. Cały czas za tym typem, no nie mogę. Ale widzicie teraz delikatną przewagę zondy nad Koenigseggiem przy pokonywaniu tego zakrętu. I każdego innego zakrętu. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jest na dohamowywaniu. Ludzkowi się udało. Jest! Pięknie! Ha, ha! Udało się wyprzedzić zondę. I teraz mogę sobie zrobić trochę odległości nad nią. Bo teraz zobaczcie, jak ją zgubiłem ładnie po tych zakrętach. Pięknie! I próbujemy dogonić F1, chociaż nie wiem, czy mi się to uda. Koenigsegg naprawdę jest świetnym samochodem, tylko trzeba trochę mu poświęcić uwagi. Ja chyba z tego co pamiętam, jakiś czas temu musiałem tutaj wymontować hamulce, bo mi się źle jeździło na tych Ultra. O, już słyszę, gdzieś tam mi brzeczy silnik od Pagani. No, a wracając z tematu, to właśnie wymontowałem sobie chyba tą część hamulce, żeby sprawić, aby właśnie Koenigsegg nie był taki podsterowny, ale nie wiem, czy mi się to udało w sumie. Chciałbym jednak powrócić do tych hamulców Ultra i chyba by były to hamulce zielone, tak myślę. Ten samochód jest stworzony do osiągania większych prędkości, a raczej rozpędzania się do większych prędkości. A widzę, że tutaj kiedyś jeździłem w ogóle tym Koenigseggiem i on osiągał nie więcej jak 365 km na godzinę, a teraz jedzie 367, więc musiałem tu jakąś konkretną część włożyć. O, ależ mnie wywaliło. Nie, fajnie. Teraz zonda ma szansę mnie dogonić. Okej. No chodź zonda, chodź. Zobaczymy, czy jesteś taka dobra. O, goni, goni, goni. Prawie ta sama odległość co ja wtedy. Ale się nie dam, rozwaliła się, świetnie. Powiem wam, że za kimś jest dużo gorzej jechać. No bo zawsze trzeba brać pod uwagę fakt, że zaraz ten ktoś z przodu albo się rozwali, albo zahamuje. I trzeba szybko reagować w takich momentach. O! Cholera, za duża prędkość. Źle podszedłem też. No już przepraszam, F1 powinna już kończyć. Chyba czeka na mecie, tak myślę. Albo ją aż tak mocno podgoniłem. Ciekawe, czy używa Nitra. No jestem ciekawy, jakie staty ma Pagani Zonda. No, czeka przed metą. Yeah. Nie wiem po co, nie lubię czegoś takiego. No ale pewnie chciał, żebyśmy też ukończyli sobie. Użył Nitra jednego. No już ma tych punktów trochę. Już powinien mieć 820. Zobaczcie, takie same staty. Ale jaja. 825. Chodzi mi o stat ogólny. Ciekawa sprawa. Niby przyspieszenie takie same, ale jak widzieliście, w wyścigu w ogóle to nie miało znaczenia, te 18 punktów na przyspieszeniu więcej. Mój Koenigsegg ma 900 punktów na przyspieszeniu. Pagani Zonda Cinque miała 918. A mimo to samochody praktycznie na wyścigu zachowywały się tak samo, więc tutaj przynajmniej ja różnicy jakiejś specjalnej nie widzę. Moi drodzy, bardzo dziękuję, że byliście ze mną podczas tego odcinka z Need for Speed World. Jeśli oczywiście macie jakieś uwagi odnośnie tego, jakie filmy chcielibyście, aby się pojawiły z Worlda w tym tygodniu, piszcie mi oczywiście w komentarzach. Ja zobaczę, co da się zrobić. Mam jeszcze kilka samochodów do przeglądnięcia w moim garażu, których przeglądów jeszcze nie robiłem. I też myślałem nad tym, aby odświeżać niektóre przeglądy. Na przykład mam stary przegląd Corvette ZR1. Kiedyś jeszcze, o Jezus, to było kupę lat temu. No może nie kupę. Jak kilka lat temu, no po prostu ten przegląd jest bardzo stary. I no właśnie jestem ciekawy, czy chcielibyście też, abym właśnie, nie wiem, odświeżał te przeglądy. Na pewno będą jeszcze, będzie coś takiego jak jazda w praktyce danymi autami, więc nie możecie być o to spokojni, że coś będzie się pojawiać z Worlda.
No i przeglądy, wspomniane przeglądy o samochodach. Nie mam jeszcze przeglądu na przykład o Fordzie Crosswordzie. Nie wiem, czy on jest teraz dostępny, ale mozolnie, jak widzicie, zbieram kasę na niego. Muszę go mieć, a jest to jeden z niewielu samochodów, których nie posiadam. Zupełnie jak Ford. Jakiś tam Ford jeszcze jest, którego nie mam. Teraz na wyprzedaży był ostatnio. Na wyprzedaży czy w ofercie? O właśnie, chodzi mi o tego Forda. Teraz jest MP4 na tej ofercie czasowej, no. A chodzi mi o tego Forda. Ja się zastanawiam, czy to jest dobry wóz. 3200 boostów. Z tego co słyszałem, nie ma mocnego nitra, a z wyglądu mi się bardzo nie podoba. I jeszcze Ford Crossword. Jest za 850 tysięcy, trochę kasy. No ale myślę, że uda mi się uzbierać na niego i zrobić przegląd. Jaka maska, o Boże, nie podoba mi się, strasznie. No nic, bardzo dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.